Klasyfikacja generalna po trzech wyścigach tej kategorii wygląda następująco. Franciszek Cegielski zajmuje pierwszą pozycję, Borys Łyżeń jest drugi ze stratą 13 punktów i ze stratą 12 punktów Franek Belusiak, który teraz będzie startował do tego wyścigu z czwartej pozycji. Czwarte miejsce Franciszek Sulima, Wiktor Dudek i tak dalej, Adam Sidor, Oliwek Chłopek, Alan Kluza. To jest klasyfikacja po trzech biegach i teraz w tej kolejności startujemy do, w kolejności po trzecim wyścigu startujemy, czyli Franciszek Cegielski, Franciszek Sulima, Borys Łyżeń, Franciszek Belusiak, Wiktor Dudek, Oliver Chłopek, Jan Meissner, Adam Sydor, Alan Kluza, Wiktoria Kulesza, Maksymilian Lupa, Oskar Chmiel i Wojciech Woda. Już mamy, jesteśmy na kukurydzy, mamy najazd. Jakie tu widać opony? Srebrne felgi, to by wynikało, że to jeszcze są deszczowe opony, ale chyba nie. Nie wiem, jak tu w Minimaxie z tymi felgami wygląda. Ale wydaje mi się, że najlepszym pomysłem do tego wyścigu byłaby zmiana na opony typu slick. Ponieważ deszczówki. Tak, są deszczówki? Tak jest, widać. No to po oponach. Po oponach, a zobaczymy, jak będzie z tempem. Ruszamy. Jest start. Ruszyli. No tutaj organizator chyba nie pozwolił, żeby chociaż... No chyba niektórzy... Niektórzy zdecydowali się na sliki. Tutaj widzimy chyba jeden kierowca i ma inny kolor ferg, to może być, chyba że ma na to założone deszcze, ale... No, to się okaże zaraz w tempie, bo jak przesknie, to te opony deszczowe robią się, strasznie destabilizują jazdę go-karta i pływa się dosyć mocno na tych oponach na suchej nawierzchni. Więc to się w tempie okaże, jeżeli jeden zawodnik tutaj się zdecydował na opony typu slick, no to będzie pierwszy. Powinna być w pewnym momencie widoczna jego przewaga na torze. A tymczasem Franciszek Cegielski prowadzi. Drugi Borys Łyżeń, później Franciszek Sulima. Gdzieś tam się nam podział Franek Belusiak. Gdzie on jest? Dziesiąta pozycja. Coś tam się musiało wydarzyć. No ale poczekajmy. No ale Janek Meissner się przebija do przodu. Zobaczmy. Szóste miejsce. Ten pechowiec wczoraj. Nie ukończył jednego wyścigu, a teraz już w środku stawki i atakuje tą pierwszą grupę. Bardzo szybko jedzie Franek Cegielski. Jest pierwszy. Tuż za jego plecami walka o drugą pozycję. Tak, a tutaj korzystając z chwili, jeśli chodzi o kategorię Micromax, to Tomasz Cichoracki zwycięża w tym weekendzie. 10 punktów jest przewagi nad Antonim Ociepą, a później pierwszą trójkę kończy Filip Kalinowski w Micromaxie. Teraz mamy te wyniki tutaj z Motorezulca. No i mamy tutaj dwóch Franków na pierwszych dwóch pozycjach, czyli wracamy do tej rywalizacji Franciszków, tak, trzeci tylko, Borys Łyżeń. Tylko brakuje jeszcze jednego Franka, który gdzieś tu na siódmej pozycji zaczyna odrabiać. Franek Belusiak tu tutaj jest doświadczony i szybki kierowca, więc na pewno będzie piął się w górę. Tu drugi kierowca na linii startmety pokazuje do trzeciego, jedziemy, gonimy lidera. A
a tutaj ta grupka środkowa przed momentem. Wiktor Dudek, Oliwier Chłopek, Adam Sydor, Franek Belusia, który się tutaj już lokuje na szóstej pozycji, Max Lupa, stracił troszkę Janek Meissner, Alan Kluza za tą grupą zawodników, a tam na czwartej i piątej pozycji bardzo ciekawie, oto właśnie ci zawodnicy, a tutaj druga grupa. A tutaj walka o czwartą pozycję. Wiktor Dudek przewodzi tej grupce, ale zobaczmy, tutaj będzie bardzo ciekawie. Obronną ręką Wiktor wychodzi z tej próby ataku. Troszeczkę nieskoordynowany atak jego przeciwników. Franek Belusiak na jego zderzaku będzie chciał jechać szybciej, wyprzedzić go, ma lepszy czas. Tymczasem Franciszek Cegielski, lider z bestlapem, minuta 1. No i mamy Franka Belusiaka na pozycji numer 4. Goni Franek, żeby stanąć na podium w tych zawodach, musi przyjechać wysoko. No ale tutaj strata do tej pierwszej trójki bardzo duża, bardzo. 6 kółek do końca, zobaczymy. Mamy walkę. Wiktor Dudek się broni, ale nie daje rady, nie daje rady. Traci dwie kolejne pozycje. Franciszek Belusiak osiąga czwartą pozycję i przed nim już tylko trójka najszybszych kierowców, którzy są przed nim, a ta przewaga Franciszka Sulimy nad to jest 6 sekund. 6 sekund. No mamy 6 okrążeń, 5 okrążeń do końca. Gdyby Franek miał przewagę około sekundy na okrążeniu, to pod koniec jest w stanie dojechać. No, ale to jest prawie niewykonalne, bo lider jest najszybszy teraz. Dobrze, czy widzimy tego kierowcę, który ma inny kolor felk? Czy coś się tam rusza? Czy to po prostu chyba inny kolor felk, a opony deszczowe? Tak, jedzie tutaj teraz w szykane wieże. Tak. Adam Sydor. Niebieski kombinezon. Go-kart Energy. No, idzie po zewnętrznej. Jest szybki. Zobaczmy tutaj. Podziach. Chyba deszczówki. Chyba tak, tutaj przewaga by była dużo większa, gdyby miał w swoim wózku założone opony typu slick, to po zewnętrznych, po tych suchych miejscach tutaj wyprzedzałby swoją konkurencję bez większych problemów. Na tym etapie wyścigu te opony zaczynają się palić, jest już praktycznie sucho, więc te opony się palą i ta przyczepność w nich jest coraz mniejsza. Chociaż widać tutaj, że lider jedzie coraz szybciej. No ale Adam Sydor wykonał taki niebezpieczny manewr na ostatnim okrążeniu i już widzimy biało-czarną flagę, 123 numer, ostrzeżenie dla Adama Sydora. Franek Cegielski na ekranie, lider. Tutaj widzimy Adama Sydora, który atakuje, chce wyprzedzić. Franek odrabia Belusiak przewagę już tylko 5 sekund. 5 do poprzedzającego zawodnika, 9 do lidera, tak. Ale odrabia. Też Franek Belusiak to bardzo fajna postać. Bardzo fajny chłopak. No i coraz szybszy. No w zeszłym roku wygrał Rotax Max Challenge w kategorii mikro. Tak, no nie było mu dane pojechać na Grand Finals. Grand Finals w 2020 roku z
został odwołany, miał być w Portugalii, raz przestawiano datę tego Grand Finalu, ale organizatorzy zrezygnowali jednak z tego Grand Finalu, ale fajną rzeczą jest to, że dla każdego mamy jeszcze walkę, wchodzi. A tutaj Max Lupa porwuje. Widać jak ten wózek płynie, już jest sucho, a te opony rzeszowe to po prostu one tak płyną. Wracając do organizatora Rotax Max Challenge Grand Final, każdy z kierowców, który dostał zaproszenie, otrzymuje zaproszenie, każdy zawodnik, który wygrywa serię krajową lub międzynarodową, to każdy z zawodników otrzymuje zaproszenie na Grand Finals, tam dostaje wszystko, wózek, sprzęt, paliwo, praktycznie przyjeżdża z kaskiem i kombinezonem, ale w tym roku odwołali Grand Finals, ale każdy z zawodników zaproszonych dostał taki upominek od Rotaxa. Przekazał mi go dwa tygodnie temu w Słomczynie włodarze Rotax Max Challenge Poland. Bardzo miły gest, 500 euro na wydanie w Rotaxie. Medal, który otrzymuje się co roku, każdy zawodnik otrzymuje ten medal na Grand Finalsie. No i tam upominki jakieś jeszcze. Także miły gest, bardzo dziękujemy. No szkoda, że nie mogliśmy ścigać się w Portugalii. No to pierwszy od 20 lat, pierwszy sezon, w którym nie było finału światowego. Tak jest. Inni sobie z tym poradzili. Rok sobie poradził na zastępczym torze. Tak. Wiadomo, tam była sytuacja nieprzyjemna, latające zderzaki w Lonato. Tak, to sprawa Corberiego, można poczytać na ten temat na polskim kartingu. Ostatecznie Corberi ukarany 15-letnią karą odebrania licencji na 15 lat. Mamy ostatnie okrążenie. Franek Cegielski z bardzo dużą przewagą, tutaj już nic się nie zmieni, on prowadzi w tym wyścigu, ma najlepszy czas. Drugi, myślę, że też niezagrożony, Borys Łyżeń. Trzeci, Franciszek Sulima. I czwarty, Franciszek Belusiak. Czyli... Ale tutaj mamy walkę o piątą pozycję. Tutaj będzie ciekawie, na ostatnim kółku. Max Lupa jest piąty teraz. Adam Sidor szósty. Elgier Chłopek siódmy. Wejdzie po wewnętrznej na brzuchu Romana. Nie zostawił mu tu miejsca. Może szykana? Tak, jest atak w szykanie, przepychanka. I w pierwszą patelnię wjeżdża jako pierwszy w tej grupie. Tak, to Adam Sidor. No to dobrze, kończymy wyścig tej kategorii Minimax, pierwszy linię metę. Jeszcze nie do końca było to pewne, ale pierwszy minie mety. Przejeżdża tak. Franek Cegielski. Druga pozycja. Borys Łyżeń trzeci, Franciszek Sulima czwarty przed momentem. Franciszek Belusiak, tak jest. Kolejni zawodnicy. Adam Sidor, Oliver Chłopek, Wiktor Dudek, Alan Kluza. No i ta czwórka zamykająca stawkę. Oskar Kmiel, Jan Meissner, Wiktoria Kulesza i Wojciech Woda. Za nami cztery wyścigi Minimaxa i wszystkie wyścigi tego weekendu. Pierwsza runda kartingowych Mistrzostw Polski za nami. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za obecność w transmisji, za obecność tutaj z nami na torze Poznań. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu ekipy polskiego kartingu, Paweł Surynowicz. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło po tak długiej przerwie wrócić tutaj razem z polskim kartingiem na następnych zawodach, to znaczy w KMP nie startuję, ale na następnych zawodach w Pucharze Polski będę już startował, także życzę polskiemu kartingowi wszystkiego najlepszego, powrotu do większego komentowania, bo nie ma co ukrywać, polski karting i ty, Pawle, jesteś ikoną tutaj tego dziennikarskiej części tego sportu, wniosłeś tu do tego bardzo wiele i dla mnie pierwsze miejsce należy i długo będzie
będzie należało do ciebie. Są też inni różni komentatorzy, oczywiście nie będziemy im ujmować, bo robią dobrą pracę i tak dalej, ale dla mnie na takim właśnie najlepszym komentatorem, takim, który najbardziej ogarnia się wśród zawodników i wszystkich tych, jesteś ty i bardzo ci dziękuję, no dziękuję że mnie bardzo. Zaprosiłeś i że mogłem sobie coś tutaj, że tak powiem, pokomentować, chociaż nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale było mi bardzo miło ekscytować się razem z tobą i tutaj z całą ekipą polskiego kartingu na tych wyścigach. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się tu spotkamy, razem będziemy coś komentować, ale fajnie, że wróciliście i fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że na dłużej pozostaniecie tutaj w padoku polskiego kartingu. Dziękuję ci bardzo, Sławku, za te miłe słowa, podziękowania od wszystkich. Ja tylko przypomnę, że realizatorem dzisiejszej transmisji był Tomasz Surynowicz, kamery Jerzy Jarosławski, Jarosław Kisiel, Jakub Surynowicz, a taką opiekę merytoryczną, również informatyczną, Bartłomiej Jóźwak, dziękujemy bardzo serdecznie. No cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnej rundzie kartingowych Mistrzostw Polski 2021. To był dla mnie również szczególny weekend, bo wróciliśmy do realizacji telewizyjnych po 4 latach chyba. Tutaj w Poznaniu nie było nas 5 lat, a więc to taki szczególny weekend. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Wiem, że wczorajszy weekend prawie 2000 kibiców kartingowych śledziło wczorajszy dzień tego weekendu, także bardzo miło mi jest wrócić, szczególnie w takim towarzystwie, razem ze Sławomirem Murańskim do komentowania. Dziękujemy serdecznie Państwu i do zobaczenia, do usłyszenia na torach. Kłaniam się nisko.